Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Rozpoczynamy kolejny dzień Vlogmasa. Ja dzisiaj mam na 14 do pracy, czekam na Rafała, ma niedługo przyjechać. Znaczy niedługo, nie wiem w sumie, no ale mówił, że będzie rano. Mamy godzinę 8.12, więc rozpoczynamy kolejnego Vlogmasa. Dzisiaj u nas będą trochę rewolucje, bo tak jak mówiłam Wam wczoraj, będzie dzisiaj wstawiana szafa. Ale ja się właśnie zorientowałam, że nie przyszły mi moje pochwyty do łazienki. Przyszły pochwyty do łazienki, bo ja je zamawiałam przez Allegro. Nie przyszły, nie? Są tylko do szafy. Muszę zerknąć. I widzicie? Patrzcie, zakup 13 grudnia. Status żaden. Przesyłka powinna być w punkcie 15-16 grudnia. Dzisiaj mamy 20 i jest totalna cisza. Zamówiłam dwa pochwyty. No masakra po prostu. No i co ja teraz zrobię? Dzieci nie będą miały pochwytów. Tragedia, dobra, dzwonię do firmy. No, to się dzień zaczął. Rozumiecie, dzwonię, pani odbiera telefon i mówi do mnie, że o pochwyty chodzi. Doskonale wiedziała, z kim rozmawia. I mówi do mnie, że no właśnie dzisiaj będą one pakowane. Ja mówię, dzisiaj to do mnie meblarz przyjeżdża. No mówię, co mi dzisiaj po tych pochwytach, że wy spakujecie? Mówię, to ciężko zadzwonić, no oni to warunki pogodowe. Mówię, co mają warunki pogodowe? Mówię, na plecach to pani nosi. No po prostu już mi dzisiaj ciśnienie znowu wzrosło. No matko, 11, ale będę miała ciężki tydzień. Wyżyłam się na pani. W sumie wyżyłam się, nie wyżyłam, wiecie. No ja po prostu nie lubię czegoś takiego. Powiedziałam pani, mówię, czy to jest ciężko chwycić za telefon i powiedzieć, że sprzedajecie produkt, którego nie macie, że trzeba na niego poczekać? A nie mówię, piszecie, że dostawa za dwa dni, a tydzień czasu mija, a wy nawet telefonu nie robicie. Mówię, maila nie napiszecie. Mówię, filozofia wielka. Najlepiej to czekać na zwłokę grać. A pani do mnie mówi, że ona się takimi rzeczami nie zajmuje. Ale na infolinii byłam łączona z osobą, która zajmuje się zamówieniami, informacją o zamówieniach, sprzedaży. No, nie rozumiem, nie chumam. No mówię, kiepskie wymówki pani miała.
I ewidentnie przy samym połączeniu, jak powiedziałam, że tydzień temu składałam zamówienie na Allegro i do tej pory nie mam przesyłki, od razu pani wiedziała, że chodzi o dwa pochwyty. Więc po prostu czekali na mój telefon. Ach, nie lubię takich sytuacji. No dobra, anulowałam zamówienie, jadę u nas do Mrówki, zobaczę, mówię, no muszę teraz coś kupić, a jak nie, no to trudno, to będzie mąż sam później montował uchwyty, zamówię co innego, ale w tej firmie w życiu już złotówki nie zostawię. No, to jeszcze skrabanie mnie czeka, patrzcie jakie auto skute lodem. Sam lód. Dobra, skrabiemy. No i co, wróciłam już, ale oczywiście co, no włącznej uchwytów do mebli to się nie kupi, więc trudno. Rafał ich po prostu nie przyczepi, jak dzisiaj przyjedzie. Będzie mąż przyczepiał sam. W paczkomacie też się natknęłam na bombę, bo mam do wysyłki niewielką rzecz, ale ale się okazało, że skrzynka jest większa. Znaczy skrzynka jest mniejsza, a pudełko jest za wysokie. Zapomniałam, że tutaj są te wąskie okienka, a ja wsadziłam takie pudełko, więc muszę przepakować paczkę. Dobra, jak człowiek zły, to człowiek głodny. Zabieramy się za jedzenie. Już Wam pokażę, co ja tu dzisiaj mam. Widzę rarytaski na maksa. To pewnie do tego. I tak, na śniadanko, za to się zaraz zabieram. Mamy jajko po tatarsku z bagietką razową, pomidorem i szczypiorkiem. Mega fajnie. Na drugie śniadanie mamy stracciatella, nie, strucla makowa, no tak. Także taki fajny kawałek. Później mamy indyka tutaj z kaszą, pęczak i fasolką szparagową. Później mamy zupkę, to jest krem grzybowy z kurczakiem i ziołową grzanką. I na kolację mam sałatkę z serem camembert, kurczakiem i pomarańczą, więc tak, to zabieram do pracy i to zabieram do pracy, a to muszę zjeść, zanim pojadę do pracy. Więc zabieram się już za śniadanie przed samym wyjazdem. To sobie może wezmę jeszcze w pracy, faktycznie zjem. Mam 20 minut przerwy, albo wezmę sobie obiad, a to po prostu sobie zostawię. Nie, obiad sobie zostawię. Dobra, jakoś coś wymyślę. Zabieram się za jedzenie. Może wtedy mi się trochę humor dzisiaj poprawi. Dobra, tak to na chwilę obecną wygląda. Mamy tutaj już jeden pion i mamy dolną szafkę. A tu Wam jeszcze pokażę szafkę do łazienki dzieci. Tak wygląda, tylko oczywiście nie mam uchwytów. A tu siedzi mój wystraszony łobuziak. Nie wie, co się dzieje. Ktoś tu się plącze, wchodzi, wychodzi cały czas, tak? A ty, biedactwo, jesteś, nie wiesz, co się dzieje. Tak? Mój. A ja siedzę jeszcze na ostatnią chwilę, szukam cały czas prezentów. Znaleźliśmy jedną fajną grę. Ksawery też sobie wybrał coś tam na konsolę, jedną i drugą. I też zdecydował się na Xboxa tego nowszego. Więc dostanie go na święta, połowicznie będzie za niego płacił on, połowicznie my, czyli część będzie jego kasy, część kasy ze świąt i część naszej kasy jako nasz prezent, bo to raczej ma być taki rodzinny Xbox. Nikoli w to nie mieszamy, bo Nikola na Xboxie grać raczej nie będzie, a że to ma być taki czas, który mąż będzie z Xawerem spędzał, no to stwierdziłam, że koszty idą po połowie, więc tak to będzie. I teraz szukamy jakichś gier. Ksawery już sobie wybrał. Ja sobie też jedną wybrałam. Poczekajcie, pójdę drzwi otworzę. No i kolejny element szafy też już jest tutaj wstawiony. No i został ostatni, który trzeba będzie tam wcisnąć. No. Także już mi się to podoba. I mamy już, kochani, kolejny dzień, także witam się z Wami ponownie. Dla Was to jest ciągłość, ale ja wczoraj wychodząc do pracy wróciłam dosyć późno, wracałam jeszcze z koleżanką. Nie będziemy się już widziały aż do świąt, więc jeszcze chwilę posiedziałyśmy, pogadałyśmy. I tak, i była w sumie 11 w nocy, jak wróciłam do domu, więc ten cudowny widok, jak zobaczyłam po prostu tą szafę,
Tak właśnie miała wyglądać. Nawet powiem szczerze, że wygląda lepiej niż się spodziewałam. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta szafa i zaraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, bo wczoraj od Agnieszki, która wygrała u mnie rozdanie, przyszła paczka. Listonosz mi ją wręczył praktycznie jak byłam w drzwiach. Ja na początku nie załapałam w ogóle, co to za paczka. I wiecie, otworzyłam, zobaczyłam po prostu, że jest wypchana po brzegi. I ją zamknęłam, mówię, nie ruszajcie jej, wrócę z pracy, to ją otworzę. I tak naprawdę wróciłam z pracy tak późno, że no, nie otworzyłam tej paczki, nie przejrzałam, więc zaraz ją otworzymy razem, ale najpierw Wam pokażę tą moją szafę. Jestem tak zachwycona, ponoć mówił mąż, że Rafał również nie wyobrażał sobie, że ta szafa tak fajnie wyjdzie, znaczy nie wyobrażam sobie, przecież on ją robił, tylko chodzi o to, że przeszła nawet jego oczekiwania, bo wiecie, inaczej jak się robi meble w częściach, a inaczej jak już się zamontuje i to już po prostu wygląda, więc zapraszam Was do obejrzenia szafy. Szafa na przedpokoju wygląda właśnie tak. Tutaj jeszcze będziemy robić prawdopodobnie LED, bo taki był zamysł na samym początku, że ta szafka miała być LEDowa podświetlana. Ona jest skrócona, cała szafa jest na głębokość całkowitą. Tutaj ta szafka została skrócona, ponieważ musielibyśmy na środku robić tutaj wspornik, a ja chciałam uniknąć tego, chciałam mieć jedną przestrzeń. Na początku, tak jak widzieliście, w tamtym miejscu miała być półeczka i miało być siedzisko, z czego finalnie zrezygnowałam. Ale tak wygląda szafa tutaj z boku. Mówił Rafał, że bardzo dobrą decyzją było właśnie wstawienie tej listewki, bo stwierdził na początku, że ten kolor będzie troszeczkę mdły przy samej przyłączeniu z drewnem. Ja mówię, słuchaj Rafał, wstawimy listewki, mówię dwie i mówię, ja mówię, kupię złote uchwyty. Uchwyty po prostu dla mnie są przepiękne. Mi się mega podobają te uchwyty. Wytelepałam je na Allegro, więc od razu mówię, że możecie szukać. Uchwyty wyglądają tak, są to włoskie uchwyty, przepiękne, naprawdę. Nie boję się tych grawerów, bo już wiele osób mi uprzedzało, że w kuchni będę miała problem, bo tam mam, wiecie, te takie mocno chropowate, absolutnie nic się nie dzieje z tymi uchwytami. No i wracając do tej szafy, Rafał spisał się na medal, szafa jest robiona na wymiar. Tutaj mamy półkę, która jest na karmę dla Azji. Miała być wyjeżdżana, ale wiadomo, tu już się zaczynają koszty, koszyki i tak dalej, żeby jakieś robić. Później myślałam, żeby robić taką wyciąganą, ale mówię, przecież to można i z tego. Tutaj stricte i tak kiedyś kupimy pojemnik, tylko muszę znaleźć już teraz odpowiedni stricte do tego i z pojemnika będziemy wysypywać karmę, więc to jest szafka dla Azji. Tutaj kolejna półeczka, szafeczka, szuflada. Szuflada jest przewidziana na akcesoria Azji typu smycz, jakaś tam obroża i tak dalej. Kolejna półka jest przewidziana na jakieś tam rzeczy do butów, znaczy która jeszcze w kolejności nie wiem, ale jedna z tych na akcesoria do butów typu pasty do czyszczenia, szczotki i tak dalej. Kolejna szuflada jest przewidziana na rzeczy typu szaliki, czapki i tak dalej. I tutaj mamy rząd półek. To jest przewidziane bardziej pod kątem torebek, wiecie, zostawienia sobie kluczy czy czegokolwiek. Jeszcze nie wiem, jak my ją zagospodarujemy. Ogólnie powiedziałam, żeby mi zrobił Rafał regulację na półkach, więc mogę sobie po prostu te półki regulować wyżej, niżej, wyciągnąć jakąś półeczkę i sobie spokojnie poradzę tutaj ze wszystkim. Tutaj mamy szafę na ubrania. Tak ona wygląda. Wymierzona jest pod długi płaszcz i zaraz Wam może pokażę, jak to wygląda. Bardzo proszę, teraz wisi mój długi płaszcz, więc jest wymierzona tak, żeby nie szurała. No i jest jeszcze góra. Na górze jest zainstalowany specjalny pomagacz i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Nikola, potrzymasz? I wygląda to tak, że łapiemy za uchwyt i ściągamy w dół. I możemy wtedy ściągać kurtki na każdej wysokości. Więc jest to dosyć wygodne rozwiązanie. I słuchajcie, ten bajer jest po prostu dosyć tani. To kosztuje niecałe 300 zł w zakupie. Tylko musicie mieć właśnie
miejsce w szafie, bo są te mechanizmy tutaj z boku. Więc tak naprawdę bajer niesamowity, każdy dosięgnie, jest. Wtedy wykorzystujemy całkowicie przestrzeń od góry. Wiadomo, że im większe obciążenie, tym będzie to lepiej wyglądało, lżej chodziło. Teraz nie jest to obciążone. Włożyłam kurtki tylko na potrzeby tutaj filmu, bo muszę tą szafę umyć. Także dziękuję, Nikola. Kolejną częścią, tutaj ogólnie ta półka na dole, oczywiście mają też fajne takie domeki, widzicie, po malutku się same zawiasy mają także, nie kłapną, tylko się same pięknie domykają. Tutaj na dole stricte to jest półka na takie buty codziennego użytku i właśnie tutaj muszę kupić jakieś takie maty na zimę, żeby, wiecie, buty w taki sposób nie stały, bo te, w których chodzimy, żeby były tutaj, no ale wiadomo, teraz śnieg, nie śnieg, więc żeby mi to tutaj nie zalegało. To jest dokładnie ta sama płyta, którą mam w kuchni na blatach i z której mamy zrobione schody, więc mamy wszędzie ten sam kolor płyty, to jest Dom Craft. No i przechodzimy do ostatniej części szafy i wygląda ona tak. Są to głębokie półki na buty. Chciałam głębokie ze względu na to, że tutaj będą te takie, wiecie, do organizowania butów organizery, a tutaj mamy na szczotkę właśnie miejsce. Mąż mówi, żeby tutaj zrobić jakiś taki, i to było zmieniane w trakcie, jakiś taki mały kąt, żeby gdzieś tą szczotkę, bo jednak na tym przedpokoju mimo wszystko tej szczotki się używa, bo często pies wchodzi w takich, wiecie, mamy takie warunki, a nie inne na drodze, mówię, na zewnątrz, że ta szczotka po prostu jest dosyć często używana i tutaj właśnie jest miejsce na szczotkę, zmiotkę, a tu są półki na buty i one są aż po samą górę. Wiadomo, że na samej górze będzie pewnie coś, co będzie bardzo, bardzo rzadko używane albo wcale. Kolejny taki kącik do przechowywania, ale trzeba było przestrzeń wykorzystać, więc ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem tej szafy i wykonania. Szafę robił nam Rafał, ten sam co robił nam meble w kuchni, szafkę do łazienki i właśnie propos szafki do łazienki przejdziemy od razu, bo zrobił też szafkę w łazience, tylko tak jak mówiłam, uchwyty mi nie przeszły. Już Wam pokazuję, jak wygląda szuflada. Tak to wygląda. Jest z tej samej płyty, w tym samym kolorze. Tu będą uchwyty. Na razie Wam otworzę w taki sposób. Wkładałeś coś? Nie. Nie. Jeszcze jest niewyszorowana, nieumyta, więc później będziemy to robić. A tu jest zrobione tak, bo tam jest kontakt, żeby przyczepić. Tutaj będzie leżał sobie jakiś przedłużacz, żeby włączyć sobie suszarkę na stałe, żeby sobie była, więc tak jest to rozwiązanie. O, teraz to już stamtąd trzeba. A kto to taki mądry? To włożył do góry nogami? Nie, ja to na podłogę leżało. Aha, okej. Okay. No do góry nogami to się tego nie wkłada. Dobra. Więc tak to wygląda. Tam mamy kontakt zrobiony i można podłączyć spokojnie przedłużacz właśnie, który tutaj będzie się znajdował. Więc mega mi się podoba to. Tutaj są zamówione też podłużne uchwyty, tak jak widać, dziurki 32 cm i mam nadzieję, że też będzie fajnie to wyglądało. Również złote, ale już nie aż takie eleganckie jak tutaj takie zwykłe, klasyczne. Pokażę Wam, jak przyjdą. One dzisiaj przyjdą, mąż je zamontuje. To Wam pokażę w kolejnym vlogmasie. A koszt tej szafy, powiem Wam tak, koszt wyszedł niecałe 7 tysięcy, ale same uchwyty kosztowały 700 chyba złotych. Uchwyty nie były tanie. Za te duże uchwyty płaciłam po 65 zł, a za te mniejsze płaciłam po 56 zł. Albo te kosztowały 70, a te 50 coś. Z tego modelu są jeszcze takie gałeczki do pociągania i ja je rozważałam i kosztują 20 parę złotych. No ale stwierdziliśmy z mężem, że jednak kupujemy szafę raz i nie będziemy wymieniać już tych uchwytów, więc kupimy jedne eleganckie, porządne i nie żałuję wydanej złotówki, bo naprawdę wyglądają po prostu przepięknie przy tej szafie. Wydobywają kolor. Kolor płyty to jest kaszmir. No i zobaczcie sami, jak to teraz wygląda. W końcu nie ma, wiecie, tych 15 szaf na przedpokoju.
Mega jestem zadowolona. Jeszcze nie wiem, czy nam się uda lustro jakieś zrobić. Ja mam wizję na te lustro, ale nie wiem, czy uda nam się to jeszcze do świąt zrobić, bo do świąt zostało 3 dni. Dobra, kochani, to będziemy kończyć pomału tego vlogmasa. Pokażę Wam tylko jeszcze tą paczuszkę, którą dostałam od Agnieszki. Agnieszki, która u mnie wygrała rozdanko. Miała mi wysłać tylko kartkę. I się skończyło na takim pudełku, które jest wypełnione po brzegi. Otworzyłam i ujrzałam tak. Więc teraz wyciągamy i Wam pokażę, co tu mi Agana wysyłała. Od razu Ci, Aguś, z góry już wczoraj pisałam w komentarzu. Gorąco, gorąco, gorąco dziękuję. Ale obiecałaś, że... Wiesz, co obiecałaś. No i widzisz, jak to jest. Ja Wam mówiłam, ja się bardzo źle czuję, jak jestem w takiej sytuacji, ale z drugiej strony tak mi Sylwia któregoś razu napisała, Sylwia Szmudy, pozdrawiam Cię, kochana, gorąco, że Wy też chcecie mi sprawić jakiś drobiazg, chcecie mi sprawić jakąś przyjemność, bo ja też robię rozdania i Wy też chcecie się w jakiś sposób mi może nie tyle odwdzięczyć, ale po prostu podarować coś od siebie. Że Wam też sprawia radość obdarowywanie innych, a nie tylko przyjmowanie od innych. No i no dlatego się nie wkurzam, tylko po prostu gorąco dziękuję, pomimo że czuję się zakłopotana, po prostu najnormalniej w świecie dziękuję. I już Wam pokazuję, co mi tutaj Agnieszka nawysyłała. Mamy takie przepiękne dekoracje, a mój mąż mówił ostatnio, że a może byśmy tutaj na szybie w kuchni jakieś dekoracje zrobili, reniferki, to tamto. Mówię, niczego na kuchni nie będę obklejała, ale te, powiem Wam, gwiazdki mi się bardzo podobają i chyba je przyczepię na choinkę. Nie wiem, czy na tą do mnie. Mamy tutaj również karnet z opłatkiem. Obstawiam, że jest to kartka świąteczna. Oczywiście z opłatkiem. Przepiękna karteczka. Przecudowna. Oczywiście jest w niej opłatek i jest w niej list. W ramach rekompensaty za koszty wysyłki. Aguś, błagam Cię. Bo Aga po prostu mieszka daleko. Wiecie, chodziło o to, że Aga do najbliższego paczkomatu miała prawie 30 km. Więc ja najnormalniej w świecie, słysząc, że najbliższy paczkomat jest 30 km, paczka Orlen, paczkomat czy cokolwiek, od jej miejscowości, to jest przecież logiczne, że wysłałam to pocztą polską do drzwi. Zapukał kurier Pocztexu i po prostu wręczył paczkę. No kto komu by kazał dla oszczędności kilku złotych jechać 30 km? Przecież to się w głowie nie mieści. I chodziło o to, żeby jak najwięcej z Was po prostu podało ten adres, ale to nie to, że to był po prostu obowiązek. No jakby mi ktoś nie podał albo miałby daleko, no to normalne, żebym nie narażała kogoś jechać 30 km po paczkę. No. Także gorąco Ci, Aguś, dziękuję. Bardzo, bardzo gorąco. I już Wam pokazuję moje ulubione groszki, ale również to są groszki ulubione mojej Nikoli. Korsarze kokosowe to jest smak mojego w ogóle dzieciństwa. Nie wiem, czy ja kiedyś o tym mówiłam. Wydaje mi się, że tak, bo widzę, że tu są rzeczy wcale nie takie przypadkowe. Groszki te kupowałam zawsze w szkole, w podstawówce, w sklepiku. To był największy szał kokosowe groszki korsarze. I to jest taki umilacz mój na takie ciężkie dni, które się zbliżają. Chodzi mi o ciężkie dni pod kątem kobiecym, a nie pod kątem... chociaż ja ostatnio widzę, że na przykład na stres reaguję właśnie ochotą na słodkie. Mogłabym się wtedy zajadać. Mamy tutaj... cały zestaw takich rzeczy. Mamy tutaj z Perfekty maskę z witaminą C. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo przydatna rzecz. Wiecie, że ja maseczki kocham. Mamy coś, co kiedyś było w hitach moich jakiegoś roku i na pewno w polecajkach. Czyli z Perfekty mamy serum z witaminą C. Dla mnie witamina C to jest w ogóle wynalazek stulecia. Fenomen, że da się to wykorzystywać. Tego w sumie chyba nie używałam, tak mi się wydaje. Hydro Booster to jest coś nawilżającego w płachcie z Isany. Nie jestem do końca przekonana, czy tego używałam, ale bardzo chętnie tego użyję, bo ja teraz spędzając ten czas często właśnie w komunikacji, w samochodzie przy nagrzewaniu, w sklepie jest klimatyzacja. Moja skóra jest bardzo mocno potrzebująca ogólnie tego nawilżenia, jest przesuszona po prostu.
I mamy tutaj jeszcze taki peelingujący żel z Bielendy. To jest coś, co miałam też od Kasi w kalendarzu adwentowym bodajże, albo w jakiejś paczce od Kasi Grat. Też Ciebie, Kasiu, gorąco pozdrawiam i Michalinkę. I to też wiem, że kiedyś chwaliłam. Bardzo fajna rzecz. Kolejne dwie gwiazdki mamy. I teraz wyciągamy stos słodyczy, które powędrują tutaj za chwilę. Takich różności Jamajka i moje ukochane mikołajki. Słuchajcie, ja te mikołajki po prostu ubóstwiam i dla mnie one są smaczne tylko i wyłącznie w okresie świątecznym. Przepraszam, spadł mi jeden, zaraz podniosę. Tyle. Czyli dla każdego po jednym. Nasz jest czworo i są cztery mikołajki. Poczekajcie, podniosę. Bo to długo u mnie na podłodze nie poleży. Azji to się zaraz wścieknie i nie wytrzyma i przyjdzie. Kolejną przepiękną rzeczą, zobaczcie, jest taki aniołek. No po prostu przepiękny. Ja coś takiego właśnie chciałam zrobić na wieńcu adwentowym. Właśnie takiego aniołka miałam zamiar posadzić, ale finalnie więcej nie zrobiłam, bo nie mogę nigdzie kupić tej zielonej otoczki, girlandy, z którą chciałam obłożyć ten wieniec, który mam. Więc finalnie go nie zrobiłam, zresztą no już brak czasu, niestety nie wypaliły moje ozdoby w tym roku, zabrakło mi czasu, ale przepiękny ten aniołek i będzie sobie tutaj z zielonkami siedział na kanapie, znaczy na kanapie, na blacie. Kolejne mamy moje ukochane wafelki Dare. Widzę, że to są rzeczy, które po prostu nieraz jak kupowałam w Lidlu, twierdziłam, że uwielbiam, kocham i mogłabym jeść takie rarytaski. I jeszcze jedne, kokosowe, czyli tu mamy czekolada i kokos. W ogóle kokosowe rzeczy to ja ubóstwiam. Dla mnie cukierki kokosowe, lody kokosowe, wszystko co jest kokosowe jest po prostu przepyszne. Nie, przepraszam, mamy jeszcze jednego batonika, czyli jest ich 5. Jakaś sugestia? Mamy kolejny stos cukierków. My w tym roku specjalnie z mężem cukierków na choinkę nie kupowaliśmy. Każdego roku mąż mówi, kup śliwkę tą nałęczowską, bo jemu się to kojarzy ze świętami. U niego zawsze śliwko było drzewko świąteczne dekorowane. Teraz już są u nich mieszane cukierki, ale z reguły są to cukierki tego typu. U nich, czyli mówię u rodziców męża. U moich rodziców tak samo są mieszane cukierki. Jak ja ostatnio spojrzałam na tą śliwkę nałęczowską, która kolorystycznie by mi też tu pasowała, ale mówię 55 zł za kilogram cukierków, a śliwka jest dosyć ciężka. Na kilogram to jak pies napłakał, tych cukierków wchodzi. Mówię, nie ma takiej opcji. No i mówię, które cukierki bierzemy, bo byłam z mężem na zakupach. A on mówi, wiesz co, mówi, jak weźmiemy cukierki, to będziemy je ciapać. Nie bierzmy cukierków w tym roku na choinkę. Mówi, jak chcesz, to weź do dzieci. Ja mówię, u dzieci to na dnia na choince nawet nie wytrzymają. Mówię, wszystkie opierdzielą. Mówi, nie ma opcji. Mówi, jak nie bierzemy, to nie bierzemy. No, nie kupiłam, to dostałam. Zaraz pójdą na paterę. Tu są jeszcze kasztanki tiki-taki. Kasztanki tiki-taki. O, mandarynka, tego to nie jadłam. To sobie zaraz spróbuję. Kasztanki mój mąż uwielbia. A znowu mi te cukierki właśnie Wawela, kasztanki, co tam jeszcze było, Malaga, tiki-taki, coś tam jeszcze, to mi się one znowu kojarzą z moją prababcią świętej pamięci. Ona zawsze jak do nas przyjeżdżała, z Parczewa, jak przyjeżdżała do mojej babci, czyli do swojej córki, w okresie świątecznym, jak ja już byłam u babci wcześniej, to zawsze było tak, że przywoziła dla prawnuków właśnie takie cukierki, były malagi, były kasztanki i coś jeszcze jeden, 3 rodzaje cukierków zawsze miała i po 2 na każde wnucze, prawnucze, które tam przyszło, się pojawiło, zawsze była przygotowana. Jeszcze jedna kokosowa Jamajka. Mamy również stekane herbatkę, herbata z granatem, czy to jest czarna herbata? Powiem Wam, że nie piłam tych herbat. Aromatyzowana mieszanka herbatek owocowych o smaku granatu i brzoskwini. Bardzo chętnie wypiję. Moja Nikola też lubi, więc u nas na pewno herbata pójdzie. Kolejne cukiereczki. Mamy również śmiej żelki Happy, czyli śmig Savery będzie ręce zaciągał. Matko Boska. I mój mąż będzie uradowany. Baryłki. To jest przysmak mojego męża. Ale o tym Wam na pewno nie mówiłam. Mój mąż lubi ogólnie takie rzeczy, takie czekoladki z alkoholem i myślę, że będzie bardzo zadowolony. Kochana,
moje próby odchudzania się właśnie zostały zakończone. Niestety ulegnę tu pewnie wielu rzeczom. Na szczęście mam rodzinę, więc widzieli paczkę, więc przylecą i złapią się. Mikołajki zabieram. Mikołajki zabieram, pakuję, bo ja jednego Mikołajka jem praktycznie codziennie. Serio. To takie moje uzależnienie. Nie byłam w stanie się oprzeć przy tej mojej, wiecie, teraz kaloryce, na której jestem. Znaczy w sumie kaloryka nie jest niska, bo tak jak mówię, dojadam sobie tu cukiereczka, tam coś tam. Ale przy moim trybie życia, gdzie mam tak duży wydatek energetyczny w pracy, po prostu z czystym sumieniem sobie codziennie pozwalam na jakiegoś mikołajka, batonika, wafelka, na coś słodkiego. Nie mam najmniejszych wyrzutów sumienia, a waga i tak fajnie spada, tudzież się utrzymuje. Dobra, ja się z Wami, kochani, zżegnam. Zrzucam Wam, żebyście za chwilę, myślę, że za około 2 godziny, u mnie jest 9:34, mam nadzieję, że do 12:00 ten film już się pojawi na kanale i rozpoczynam nagrywanie kolejnego vloga, vlogmasa, więc trzymajcie się cieplutko, u nas dzisiaj wszystko topnieje, śnieg z dachu leci, ale o tym w następnym vlogmasie, więc widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, miłego dnia Wam życzę, pa!